Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Kalendra z telefonii komórkowej. Czy mam przyjemność z właścicielem tego telefonu? Ależ bardzo mi miło, zgadza się, tak, jestem właścicielem tego aparatu komórkowego. Oj, dzień dobry, proszę pana, również mi bardzo miło. Nie przeszkadzam? Dla mojej ulubionej sieci komórkowej zawsze znajdę czas, mimo że dzwonią do mnie dwa razy dziennie. No to cudownie. Ja też się cieszę. Krzysiu, prawda? Zgadza się. Wiktor, bardzo mi miło. To powiedz mi, Krzysiu, z czym do mnie dzwonisz? W takim razie, czy mógłbym panu... Mówmy sobie na ty, po co nam te konwenanse? Poza tym po głosie słyszę, że chyba jesteśmy w podobnym wieku, prawda? Mam 28 lat. A no widzisz, a ja prawie 30. W sierpniu będę miał urodziny. A ty? Ja miałem tydzień temu. O, do wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A więc mów dalej, kochany, co masz dla mnie? Chciałbym panu, przepraszam, tobie Wiktorze, przedstawić najnowszą hiperturbo wypasioną ofertę bez limitów z internetem 5G od twojego ulubionego operatora. Czy mogę? Oczywiście, że możesz. Całe życie czekałem na to, żeby ktoś zadzwonił z mojej telefonii komórkowej i żeby zaproponował mi super hiper ofertę. Nowa oferta nazywa się odlotowe limity, dzięki którym nie tylko będziesz miał internet nielimitowany 5G, ale to wszystko również w wyjątkowo niskiej cenie. O, fantastycznie, Krzysiu, super hiper, w życiu nie słyszałem lepszej oferty. Jeszcze 5G, więc nowotwór gratis, fantastycznie, w życiu nie słyszałem lepszej oferty. Ale powiedz mi coś o sobie, żona, dzieci, kochanka. Czemu chcesz to wiedzieć? Po prostu chcę wiedzieć coś o tobie. Proponujesz mi ofertę, z którą będę związany z 2-3 lata. I chciałbym wiedzieć, czy jesteś godny zaufania, więc... Nie no, Wiktor, jestem samotny i bezdzietny. Z Warszawy. Ja też jestem z Warszawy, kochanieńki. No i fantastycznie, bo nie masz żadnych zobowiązań na głowie. No niby tak. Oj, Krzysiu, czyżbym słyszał smutek w twoim głosie? Nie, w żadnym wypadku. Nie musisz przede mną udawać. Klient telefonii komórkowej jest jak ksiądz. Mi możesz powiedzieć wszystko. No, czasami bywa tak trochę samotnie. Ja to rozumiem, stary. Cały dzień w pracy, nie możesz spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, poznać kogoś nowego. Dokładnie. Siedzisz zamknięty w słuchawkach, dookoła obcy zupełnie ludzie. Wracasz z pracy i nie ma siły na nic. A co z uczuciami? Co z jakimiś wyższymi celami? Myślisz sobie, jak znaleźć na to czas? No właśnie, ja to tak ciągle praca i praca. Mężczyźnie w moim wieku potrzebna jest kobieta. Żeby do kogoś się przytulić, mieć dla kogo żyć przede wszystkim. To jest właśnie sedno naszego istnienia, Krzysiu. Bez tego ani ruszy. No właśnie wiem, a nie mam tego. Jestem tylko pionkiem, zamkniętym i ściśniętym trybikiem w strukturze systemu, który mną kręci. Jesteś jeszcze młody, masz czas na wszystko, na przewartościowanie całego życia. Tak myślisz? Słuchaj. O której kończysz pracę? O 18. Bo dobrze nam się gada, prawda? No faktycznie, muszę przyznać, że dawno mi się tak dobrze z nikim nie rozmawiało. Może jak już wyjdziesz z pracy, to przyjedziesz do mnie. Napijemy się piwka, pogadamy i na pewno poczujesz się lepiej. No nie wiem, bo tak w sumie to my się nie znamy. Oj, no to czas poznać. Trzeba nawiązać nowe znajomości. To dzięki nim się rozwijamy. Pamiętaj o tym, Krzysiu, pamiętaj. Wydaje mi się, że masz rację, ale powiedz mi, Wiktorze, co z ofertą? Od tak sympatycznego telemarketera z chęcią przyjmę najnowszą ofertę nielimitowaną od mojej ulubionej sieci komórkowej. No to fantastycznie. W takim wypadku dokumenty pojawią się u ciebie w przeciągu 7 dni roboczych. A ja pojawię się u ciebie o 18. Fantastycznie, to do zobaczenia. Już nie mogę się doczekać. Na razie. No i widzisz? Będziesz miał nowego kolegę. W sumie ten telefon nam trochę przerwał rozmowę i nadal nie wiesz dlaczego. Powiem ci dlaczego. To za ten kredyt świąteczny, skurwysyn.